Ksiądz Roland Manowski, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Stonawie. Znajdujemy się dzisiaj w kościele stonawskim pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w tych szczególnych dniach miesiąca listopada, w których w sposób szczególny myślimy o tym, co jest poza grobem, czyli o życiu wiecznym. Dlatego też postanowiliśmy w ramach stonawskich zaduszek teatralnych wraz z Teatrem Czeskiego Cieszyna Scena Polska zaprosić wszystkich na spektakl Wieszcza Naszego Narodu pod tytułem Dziady, które oczywiście same dziady, sam obrzęd jakoś tak za bardzo z chrześcijaństwem sam w sobie nie współgra, natomiast w jakiś sposób przecież nas przenosi do życia pozagrobowego, a niektóre przecież sceny czy zdania z dziadów, bo kto nie dotknął ziemi, nie razu nie może być w niebie, przecież nic innego jak właśnie realizacja chrześcijaństwa, które realizuje się tutaj na ziemi po to, abyśmy kiedyś mogli żyć w wieczności. Dziady wtedy, kiedy one naprawdę były jako formą magii, szczególnie w tradycji staropolskiej, gdzieś tam na wschodzie, zresztą też dziady to też jest dzieło wileńsko-kowieńsko-dreźnieńskie, one się odbywały w kaplicach, ponieważ nie mogły odbywać się właśnie z tych powodów w kościele. Natomiast tak jak mówię, dziady to mieszanka chrześcijaństwa, wierzeń ludowych, ale ja w tym nie widzę jakiegoś wielkiego zła, ponieważ tak jak mówię, my w kościele nie odprawiamy guseł, nie odprawiamy dziadów, ale myślimy o życiu grobowym, pozagrobowym, o życiu wiecznym, a te dziady w tą atmosferę dobrze się wpisują. Mówimy polską tradycję, polskie dzieło, dzieła wieszcza naszego narodu.